Cześć, Aleksandra Florczak dla portalu Reelnews.pl, a ze mną Wiewiór, witaj. Siemanko, cześć. Jak tam? Bardzo dobrze, a jak tam? Też bardzo dobrze z tobą rozmawiam. Powiedz mi, co tutaj dzisiaj robisz? Wywiadu udzielam. A oprócz wywiadów? Przyjechałem głównie, znaczy zobaczyć konferencję, ale też face to face miałem z Polakiem, tak? Będziemy się bić na 12. No właśnie, i opas. Tak, opas, oczywiście. I jak na to zareagował Amadeusz? Amadeusz? Amadeusz chyba już o tym wiedział, że wcześniej, że się będziemy bić, nie? Ale raczej chyba to on by chciał ten pas uzyskać, prawda? On sobie może chcieć. Jak ze mną przegrał w K1, no to bez sensu, nie? Żeby on się bił o pas. A powiedz, oglądałeś konferencję, kiedy Amadeusz wstał i zaczął mówić różne rzeczy, bo ja tak tylko zerknęłam i słyszałam coś? Słyszałem dopiero końcówkę, nie? A właśnie nie widziałem, bo byłem tutaj na wywiadach, nie? A ty jaki masz teraz stosunki z Amadeuszem? Myślę, że jest w miarę okej, ale jak jest okazja, tam zawsze mu jakąś szpilkę wbiję, nie? Bo jest miejsce tylko dla jednego samca alfa w tym stadzie. Słuchaj, a jeżeli chodzi o tą podpowiedź twoją na Cage'u do Filipka, jak załatwicie Ferrariego, to nadal podtrzymujesz? Tak. Znaczy, nie trzeba się na niego na pewno pchać, tylko po prostu się nie cofać, iść do przodu i się nie cofać. Nie tam, że jakoś mocno pchać, tylko nie dać mu się rozpędzić przede wszystkim. Czyli to rozpędzenie się to jest po prostu już katastrofa. Tak, bo wtedy te wiatraki mają moc, tak, a jak się idzie do przodu, to nawet jak trafi, to nie trafi pięścią, tylko przed ramieniem i to nie znokautuje. A powiedz, myślisz, że uda się pokonać Filipkowi Amadeusza i wtedy od Boxdela dostaniesz te procenty, o których tam mówiliście? Tak, myślę, że tak, myślę, że tak będzie. No ale jednak Amadeusz założył się tutaj o 100 tysięcy złotych, więc myślę, że da z siebie wszystko. No na pewno, nie? Ale myślę, że pochopnie się założyło te 100 tysięcy i no, on na pewno wierzy, że wygra z Filipkiem, ale wierzył też, że wygra ze mną, tak? A jak ty wygrasz z Polakiem, to chciałbyś podjąć rękawice z Ferrarim? Po pierwsze zależy, czy on przegra, czy wygra z Filipkiem. A po drugie, mógłbym z nim się bić, ale myślę, że jest kilka innych osób bardziej zasługujących w kolejce o ten pas. Jakich? Malczyński na przykład, bo miał długo ten pas i należy mu się rematch, znaczy możliwość podobnego zdobycia pasa, nie? A powiedz, komu kibicujesz poza tą walką, o której wspomnieliśmy, czyli Filipek Ferrari, na przykład o main evencie, Parkę Manikowski Borys? Kurczę, to komu kibicuję? Borysa zawsze lubiłem oglądać w KSW i tak dalej, ale Parkę polubiłem za to, jakie on robi dymy, jest sympatyczny i kurczę, w sumie nie wiem, komu kibicuję, ale myślę, że wygra Borys. A jakie masz relacje z Don Casio, który właśnie został zapowiedziany jako main event na 12? No mam z nim spinkę, no. Jaką? No jaką? No powiedz widzom. No, kurde, tyle razy to walkowane było. No ale niektórzy może jeszcze nie wiedzą. No na YouTube się zaczęło, nie? Zaczepiał mnie. Kurde, ja próbowałem uspokoić sytuację, potem był sparring, przegrał ten sparring, potem wymyślał, że nie przegrał. Niby potem już było spoko, potem zaczął coś na mnie gadać. Jak ja tylko po prostu powiedziałem Najmanowi, gdzie była jakby Godlewska na afterze i jakby tyle. I Casio zaczął na mnie gadać też jakieś głupoty. No, to jest człowiek, który z którym bardzo łatwo mieć się spinę. Wystarczy coś na niego powiedzieć i od razu ma się tą spinę. Wyciąga rzeczy brudne, dużo farmazonii. No i kurczę, i bardzo nie lubi, jak się powie o nim coś złego, więc stąd przede wszystkim ta spina się wzięła. Jakby nie tylko ja mam z nim spinę, prawda? Wiele osób ma już spinę, nawet Boxdel teraz ma z nim spinę. Myślisz, że dojdzie do walki Boxdel kontra Casio? A nie wiem, może dojść. Ale myślę, że nie w MMA. A ty? Z Casio? Ja mógłbym z Casio. MMA wiadomo, że on ze mną nie zawalczy, ale mógłbym w K1 w moich rękawicach. Słuchaj, no to czekamy na taką walkę. Na pewno widzowie też by chcieli zobaczyć ciebie. A powiedz jeszcze, czy jak myślisz o Amadeuszu i o tym jego zakładzie, to ty postąpiłbyś podobnie, czy tak jak powiedziałeś, troszeczkę się zapędził?
Nie, ja bym tak nie postąpił. Myślę, że takie zakładanie się przed walką zwiększa napięcie przed tą walką, stres i tak dalej. Myślę, że to jest bez sensu. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki.